No ja też nie mogę nie skorzystać z okazji, że tutaj jesteś i zapytać się o to, czy ktoś skradł twoje serce. Tak, moje serce skradł mój nowy projekt, do którego się przygotowuję. Ale mówię tutaj o, wiesz, o miłości jakiejś, czy coś jest na rzeczy? Ja się zastanawiam, w ogóle myśląc o życiu prywatnym i o jakby... Wiesz, ciąża, zdrady, nowy partner, nowa partnerka, to są tematy bardzo popularne. Wiem, tylko teraz, czy... Wzbogaca to, powiedzmy, mnie, moją wartość, jeśli o tym powiem, czy wystawia znowu na ocenę? Chyba z doświadczenia mogę powiedzieć, że wystawia na ocenę, więc postanowiłam od pewnego momentu nie poruszać spraw prywatnych i oczywiście konsekwentnie się tego teraz trzymam. Jeśli będę miała ochotę na to, żeby powiedzieć całemu światu, jak się czuję, jak się czuje się moje serce, to to zrobię. A powiedz, czy jesteś szczęśliwą kobietą w tym momencie? Jestem, dlatego że głównie jakby wybieram siebie w aspekcie w ogóle takiego jestestwa. W związku z tym kobieta, która jest pewna siebie, która przechodzi długą drogę, ma 37 lat, tak jak ja, to szczerze mówiąc, no nie może być nieszczęśliwa. Jestem szczęśliwa.